arn.eu. Czasem do nadejścia przełomu potrzeba nie geniusza, a szaleńca. Na przykład w formie doktora Fluka Hawkinsa, który niezrozumiany przez ciało naukowe buduje stację kosmiczną, by odciąć się od szykanujących go naukowców. Zabiera ze sobą swojego konserwatora powierzchni płaskich, Kurta, który zgadza się wyruszyć w kosmos w zamian za talerz węgierskiego gulaszu. Z nudów buduje też cybernetycznego psa Bonesa i Coil Suit, rewolucyjną zbroję pierścieniową zdolną oprzeć się pociskom, pszczołom, a nawet małym, ale bardzo twardym patykom. A nieznaczącym szczegółem może być też fakt, że w czasie, gdy Kurt i dr Fluk fruwają w kosmosie, planetę Ziemię dziesiątkują kombajny. Międzygwiezdne metropolie łączące swoją funkcjonalnością mieszkalny statek kosmiczny i wysysarkę surowców. Innymi słowy, trwa inwazja obcych. Kurt przywdziewa więc stworzone z myślą o nich wdzianko i wyrusza z misją dostarczania kurtuazji. Brzmi jak pijackie majaki? Wincie autorów, bo właśnie streściłem wam wstęp do instrukcji obsługi gry MDK, która trafiła w roku 1997 na pecety i 1998 na PlayStation 1. Od dłuższego czasu miałem ochotę przypomnieć wam ten tytuł z uwagi na jego specyficzną atmosferę, bowiem ciężko zamknąć go w jakieś proste ramy i opisać bez bezpośredniego odnoszenia się do tego, co dzieje się na ekranie. Zacznijmy więc od podstaw. Gra podzielona jest na misje, które to rozpoczynają się krótką odprawą w wykonaniu doktora Hawkinsa. Wyjaśnia nam, w którym miejscu dostrzeżono kolejny kombajn, a potem wysyła nas w drogę. Ponieważ my znajdujemy się na orbicie, a wrogie pojazdy na Ziemi, naszym pierwszym zadaniem w większości misji jest dotarcie na statek. W tej prostej sekcji grywalnej unikamy radaru i nadlatujących rakiet wroga, zbierając jednocześnie zrzucane nam znajdźki. Następnie przechodzimy do części głównej i od tego momentu MDK przekształca się w bardzo nieszablonowego TPS-a. Pierwszym, co rzuca się w oczy i najbardziej zapada w pamięć, jest specyficzna stylistyka gry. Tytuł idealnie oddaje bardzo obcą naturę pojazdów najeźdźców. Plansze nie są po prostu robotyczne, zostały przedstawione w sposób niezwykle abstrakcyjny i surrealistyczny, przywodząc na myśl połączenie The Neverhood z filmami Tima Burtona i obrazami Salvadora Dali. Poziomy budowane są całkowicie umyślnie, w sposób bardzo oderwany od rzeczywistości, wręcz oniryczny. Przemierzanie ich przypomina koszmar senny. W jednej chwili znajdujemy się w prostokątnej sali wyglądającej jak scena morderstwa grupy klaunów, chwilę potem biegamy po szklanych platformach zawieszeni w przestrzeni, by później sunąć wzdłuż długich metalicznych korytarzy. Część z lokacji jest wręcz tak abstrakcyjna, że ich przemierzanie na pełnym ekranie z nosem w monitorze doprowadza do oczopląsu. Design jest więc niezwykle mocną stroną gry. Wszystkiemu temu akompaniuje idealnie dobrana, symfoniczna muzyka i ascetycznie wykorzystywane efekty dźwiękowe potęgujące wrażenie obcości i wszechogarniającej kosmicznej pustki. Równie specyficzny jest innowacyjny gameplay. Główną bronią Kurta jest karabin maszynowy wmontowany w ramię kostiumu bohatera. Jeżeli przyjrzycie się uważnie, dostrzeżecie, że jego hełm ma kształt kropelki. Cały design postaci przypomina zresztą humanizowaną wersję kultowego obcego i ciężko tu nie wyczuć specyficznego klimatu serii Ridleya Scotta. Wracając jednak do nakrycia głowy, pełni ono funkcję specjalną. Pozwala bowiem zamontować spluwę Kurta na jego twarzy, przekształcając się w ten sposób wmontowany na głowie karabin snajperski. W tym precyzyjnym trybie oddawania ognia u góry ekranu znajdują się trzy okna podglądu pocisków, którymi strzelamy, po lewej wyświetlany jest rodzaj załadowanej amunicji, a po prawej wartość zbliżenia, które może osiągnąć nawet stukrotność standardowej wizji. Niektóre sekcje gry wymuszają na nas wykorzystywanie trybu snajperskiego, na przykład w postaci testów celności czy krótkich gier logicznych. Co ciekawe, do spluwy możemy załadować nie tylko standardową amunicję, ale również granaty czy rakiety naprowadzające. Imponującym w kwestii silnika gry jest również fakt, że tryb ten pozwala nam zerkać na drugi koniec mapy bez doładowywania zasobów czy teksturowego pop-upu. W tamtych czasach MDK był technicznym cudem. Zabawna jest tu w tym kontekście jedna ciekawostka. Wszystkie obiekty z pociskami, oponentami i znajdźkami na czele są renderowane w trójwymiarze. Wszystkie z wyjątkiem głównego bohatera, który w sekcjach TPS-owych jest dwuwymiarowym sprite'em.
Kurt posiadał również możliwość otwierania specjalnego spadochronu, który umożliwiał pokonywanie dużych odległości czy unoszenie się w powietrzu na podmuchach wiatru. Dzięki tej mechanice designerzy poziomów mogli tworzyć naprawdę rozległe czy też pionowe plansze, co w standardowych grach tego typu nie byłoby możliwe. Jeśli na tym etapie uważacie, że MDK jest dziwne, to zapewniam was, że nie dotarliśmy jeszcze nawet do połowy specyficzności tej gry. Weźmy pod lupę chociażby Kurta i znajdźki, które możemy zgarnąć po drodze. W trakcie naszej misji natrafimy na najbardziej tchórzliwy power-up świata. Apteczkę, która ucieka przed graczem. Drzwi nie otwieramy za pomocą kluczy, a rzucając w nie beczkami zawierającymi najmniejsze eksplozje nuklearne na świecie. Jeżeli otaczają nas oponenci, możemy rzucić w ich kierunku podpuchę w formie balona z narysowaną flamastrem sylwetką bohatera, która odwróci ich uwagę. Albo jeszcze lepiej, uzbroić się w najciekawszą bombę świata. Puszkę Pandory, która nie tylko zmusi ich ciekawość do zerknięcia na to, co jest w środku, ale przy okazji wymorduje ich na miejscu. Czyż nie są to pomysły rodem ze skeczy Monty Pythona? A takich smaczków jest sporo więcej, ale te zostawię sobie na inną okazję. W każdej misji zadaniem Kurta jest dotarcie do serca statku i zamordowanie dowodzącego nim obcego w trakcie klasycznego boss fighta. Po drodze, choć może nieopatrznie przedstawiłem grę jako czystego shootera, czeka na nas też sporo innych zadań i prostych zagadek logicznych. Będziemy bombardować wrogów, ślizgać się na desce w scenie pościgowej rodem z Bonda, a czasem będziemy musieli ruszyć głową i na przykład przekraść się między wrogami w truchle zamordowanego robota. Niestety, ponieważ gra ma już swoje lata, lubi sprawiać figle nowym komputerom, stąd też drobne błędy graficzne w oglądanym przez was gameplayu. Chwilami gra działa bezproblemowo, a czasami tak. Dobrze, że przynajmniej mój komputer spełnia wymagania sprzętowe, osiągając 242% wydajności procesora Pentium Pro 200. A, no i jest jeszcze kwestia tytułu. MDK. Co znaczy ten tajemniczy skrót? Legend na ten temat są setki, a sami autorzy lubią zmieniać w tej sprawie zdanie. Podobno MDK miało oznaczać Murder, Death, Kill. Instrukcja żartobliwie wskazuje na Mission Deliver Kindness, a instalator drugiej części gry oferował w tle dziesiątki innych rozwinięć. W kwestii drugiego MDK wypowiadam się niechętnie, bo moim zdaniem zamordowało ono sporą część specyficznego klimatu jedynki swoją bezpłciową cukierkowatością. Jeśli dotarliście do końca, mały bonus w postaci zakończenia gry. Spokojnie, jest bezspoilerowo, bo okazuje się teledyskiem francuskiego zespołu Billy the Kick. Mówiłem, że będzie jeszcze dziwniej. Nie próbujcie doszukiwać się tu jakiegoś głębszego sensu.